To powiedz, jak do tego wszystkiego doszło? Co się wydarzyło 16 listopada? Była sobota, więc kilkoma znajomymi poszliśmy do knajpy obejrzeć mecz. Było po 7. Ja wracałem do domu i planowałem się jeszcze pouczyć. Wszedłem do bramy, a tam oświetlenie jest kiepskie, dlatego miałem małe szanse, żeby zobaczyć, że on się tam na mnie zaczaił. A rozpoznał pan napastnika? Ja nie widziałem dokładnie, wiem, że miał kaptur i kominiarkę. Czyli jak rozumiem, nie widział pan twarzy sprawcy? Nie widziałem, ale ja znam tego człowieka, ja z nim trenuję 3 lata. Ja wiem, jak on się rusza, ja wiem, jak on walczy, ja znam jego posturę. Ja jestem pewien, że to był on. Wysoki sądzie, ja w tym miejscu wnoszę o przeprowadzenie eksperymentu procesowego, jeśli sąd pozwoli. Czy ja mógłbym na chwilę opuścić salę rozpraw z oskarżonym? Ale w asyście policji. Oczywiście, oczywiście. Proszę. Dziękuję uprzejmie. Chodźmy, chodźmy. Przepraszam, może pan tutaj podjechać? Może pan teraz wskazać, który z tych mężczyzn to jest oskarżony? To był on. Poznaję jego sylwetkę. Tego się nie da pomylić, to był on. Który? Ten pan po prawej. Może pan zdjąć kaptur, kominiarkę? Dziękuję, proszę sądu. Panu dziękuję, a pan niech się rozbierze. Siadamy. Czy w związku z eksperymentem jakieś pytania? Ja dziękuję, nie mam. Ja także nie mam. Dziękuję bardzo.